Siema, witam wszystkich, dzień dobry. Po chwili nieobecności powracam, no i działam. Coś zobaczymy, zobaczymy ogólnie, bo ludziska walczyłem, ale ze sobą. Pozbyłem się wszystkich nałogów. Ciężkie życie normalnie, ale widzę, ryba tutaj chodzi dookoła. Jestem ogólnie na moście. Zobaczcie sami, czy to będzie widać, czy nie. No jest, w każdym razie jest most. Jest już kupa ludzi na tym moście. A ja siedziałem tutaj przez chwilę, ale koniec z tym mostem. Puszczam się z prądem. W tej chwili u mnie jest 21 stopni Celsjusza. 7. Dokładnie 15. Zakładam tą kamerę kierwa na głowę. Jest prąd w tamtą mańkę i w tamtą mańkę się puszczam z prądem i wzdłuż brzegu będę tym tapwaterem ogarniał klimat. No i dobra, taki jest plan. Tutaj się na razie nic nie działo, chociaż widzicie, coś tutaj kierwa kręcił się, ale drobnica. Zakładam tą kamerę na głowę i wyciągam kotwicę i puszczam się wzdłuż brzegu. Będę atakował tym tapwaterem. Później tam dotrę do tego, do miejscówki. Tu od razu jest marinka. Sklep wędkarski można kupić, a znaczy sklep wędkarski, no sklep z żywcem można powiedzieć, bo tam za bardzo nie ma żadnego sprzętu wędkarskiego. No ale myk jest taki i lecimy ogólnie. To jest mój drugi tydzień. Wszędzie skaczą krewetki ogólnie dookoła mnie. Drugi tydzień bez papieroska. Drugi tydzień bez jointów. I 15 lat bez alkoholu. No dobra, lecimy. Ruszyłem ludziska. Obczaskuję brzeg tym tapwaterem. Znaczy wzdłuż brzegu, tak jak płynę. Ciągnie mnie normalnie. Sam ten. Może cośik wpadnie. Nie no. O, patrzcie, jak delfiny tutaj śmigają. Gdzie on jest? Jest piękny dzionek, 21 stopni Celsjusza o 7 rano. Da radę. Tutaj coś. Mam tutaj założonego tego Yozuri tym razem. I lecimy. Tutaj mamy strefę wolno pływającą, bo tutaj jest strefa krów morskich, czyli manatów. Żeby ich nie uszkodzić, to trzeba powoli pływać bez fal. Może uda nam się jakiegoś zobaczyć dzisiaj. No ale tak wygląda. No i tak sobie płynę ludziska, ale na razie bez żadnej akcji, za bardzo nic się nie dzieje na powierzchni. Psy dupami szczekają, bym powiedział. Nawet jednego kierwa pstrążka. O innych rybach nie wspomnę, wspominając już. No ale
Przepłyniemy przez tą bujeczkę. Kurwa, żeby mnie to nie przewróciło gdzieś czasem. No i tak. Cały czas śmigam tutaj wzdłuż tego brzegu. O! Pięknie tam przed nim wyskoczył kiermamat. No słabo, słabo. Ale dobry klimat, patrzcie na te drzewa palmowe normalnie. Tylko same dziuple w nich są. No miejscóweczka jest kierwa boska, normalnie tutaj siedzi orzeł na tym drzewie. Pewnie jak się będę zbliżał, to się ruszy, tylko kierwa normalnie, ryby jakieś otępiałe. Nic nie chcę ogólnie uderzyć. Tu wzdłuż tych normalnie. Wzdłuż tego brzegu coś powinno kierwa siedzieć, a tu nikt kurwa chuja. A w dodatku jeszcze orzeł obserwuje klimat, to tym bardziej coś tutaj powinno siedzieć. No. Patrzcie jak obciaja. Ale nie ruszył. I w chuju mam tą twoją przynętkę. No i dobra, słoneczko już tam kierwa pomału wstaje. Tam za chmurami. Za parę godzin ogólnie ma zacząć padać też deszcz. Może uda mi się, mam parasol w rajeczego, ale może tak szybko nie przyjdzie. Nie, jak fajnie słoneczko ogólnie wyszło i jak oświetliło ogólnie cały brzeg. Zaraz się pozbije tego tapłotera, bo jak już słońce wyłazi, to już nie ma co masakrować tym tapłoterem. Słońce do góry, ryby na dół, jak to mówią. Patrzcie jak atakuje. Się jebany nie wstrzelił, kierwa. Ale ryba tutaj była. Pięknie pierdykło normalnie, ludziska nawet nie zdążyłem włączyć kamery i
Chyba jakaś flądra, kierwa normalnie. Ale czad. I to na to. Nic, niech pływa dalej. Niech pływa dalej. A ja se tutaj kierwa powie. Oh shit. Miałem kolejne uderzenie. Dobra, stanę se tutaj kierwa. I może coś ich tutaj kierwa złowimy. Woda strasznie ucieka. Ale to mówię strasznie. Ciągnie normalnie jak... jak kierwa koń pod górę. No i nic, ludziska, przesunąłem się tutaj, kierwa. Pod taki pomost. O shit, jakieś branie miałem. No i wędkarzykujemy. Silnik mi się rozjewał. Kierwa, ledwo tutaj dopłynąłem. Tam jest ta marinka. Może uda mi się jeszcze dopłynąć do tego slipu. Kurwa, normalnie. Jak nie urok, to sraczka. Mówią. O, siedzi ryba. Duża ryba. Pięknie. Redfish. No chodź tu, kurwa, jak skacze. Huhu. Patrzcie, jaki redfish normalnie. Tyle, co się zatrzymałem pod tym dekiem. No nice. No nice, chodź tu, morda. Nie walcz, nie walcz. Piękny redfish. Piękny. Za ten zepsuty silnik, kierwa. Dobra, zmierzmy go. Jak coś, to pojedzie ze mną do domu. No. O, kurwysyn. Ale dobry jest. Ładny redfyszek. Taka rybsa. Przyjewał ostro. Dawać go tu, kierwa, na ten. Na moje. No, smycz. I jedziemy. Ej, spokój. No, otwórz, kierwa, tą japę. Dobra. Jaki kierwa żywotny. Siedź tutaj. Ładnie przygrzał. Ładnie przygrzał. Myślałem, że to jakiś snuki. Ale to jest kierwa redfish. Lecimy po następną. Straszny wiatr się zrobił. Przytargało mnie tu już kierwa bliżej niż byłem. Pod
tym dekiem siedzą. Albo przynajmniej siedział. No nic, muszę się troszkę odsunąć, kierwa, tylko nie jest to teraz już łatwe bez z tym zjebanym silnikiem. Przez to, że te kurwa łódki tak pływają tutaj jak szalone, normalnie strasznie nie lubię rzek. No ale no nic, jakoś to muszę sobie tutaj ogarnąć. Łowię tutaj na tego gulpa, o, muszę schować ze słońca, bo szlak trafi w kolorze sardynki. Takiego mam tutaj założonego, pyk pod ten dek, pomost. Hałas z tego mostu. No. Czyżby tam tylko jeden siedział? Te jopki są miejsca, kurwa, nie mogą znaleźć już. Chyba piąty raz ich dzisiaj widzę. Pływają z tego miejsca do tego miejsca. Hiszpanie. Kurwa, normalnie jak diabły tasmańskie. Ja nic, ludziska, no za chwilę będę spierdykał, bo nie mogę za bardzo się gdzieś przesuwać. Tam jest pod tym mostem ten, no ale o, tyle zostało mi z tego silnika, kurwa, w ręce. Dziadostwo jebane, kurwa. Jak można w ogóle coś takiego, kurwa, na taki plasticzek, kurwa. Aż krew mnie, kurwa, normalnie zalewa. No ale no nic. 10 minut jeszcze pobstrykam i ruszam do domu. Takie, kurwa, niestety buty. Zmieniłem teraz tylko na białego gulpa jeszcze. Może coś tu pyknie. No jak nie, no to nie. To i tak mam ten obiad na smyczy już to. O, no strasznie młoda godzina, jest raptem 9:30. Kierwa, ja już ten, do domu będę uciekał. No ale no nic. Takie życie. Niestety. Dziska, to na tym kończę. Kierwa, deszcz nadciąga, muszę spadać ogólnie. Myk też jest taki, że spokój. Myk jest też taki, kurwa. Z jednej strony może dobrze, bo już nie mam co do tego pontonu podłączyć, także przyjeżdżam, o kurwa, no o. Przyjeżdżam do domu, myję ten ponton, składam i w końcu się wezmę za tą łodzianę. Dobra, ludziska, kierwa. Ale czad, tak wygląda. Tu muszę trzymać palcem do baterii. A tutaj normalnie próbuję sterować tym kioskiem. Ale jak kierwa gorący się robi ten drucik, to ledwo mogę to utrzymać. A myk jest taki, że muszę trzymać to palcem, bo silnik stanął, a czy wyrwało mi to na tym, na najszybszej. Na najszybszych obrotach nie mam jak zwolnić tego, dlatego żeby się ten ogólnie, żeby to wszystko działało, no to musiałem odłączyć to, no hamulec, to po prostu puszczam ten myk. Kurwa, normalnie jak nie urok, to sraka. Ale no tak to wygląda.
No to nic, ludziska. To by było na tyle. No normalnie, no kurwa, jak nie urok, to sraczka, wam powiem. Ale no takie życie, niestety, kurwa. Widzimy się już w następnym, ale już chyba tylko z brzegu. Chyba że ten znajdę, no, w tym tygodniu na pewno nie znajdę czasu, żeby nawet tej łódki dotknąć, bo jestem tak zawalony robotą, że od 7 do 7 normalnie zapierdykam. Sorry, ale to ogólnie ta robota pomogła mi rzucić też palenie, bo po prostu nawet nie mam czasu, żeby sobie zajarać cygareta. No ale no nic, mordeczki, do następnego, adios, narka. Kierwa ludziska, jeszcze na koniec normalnie deszcz mnie już dopadł, ale jestem już w samochodzie. To nic, piona, widzimy się już w następnym filmie. Nie wiem naprawdę, kiedy ten film będzie, bo naprawdę jestem zajęty jak sto chuj. Ale dobra, tyle na dzisiaj, adios. Jeszcze dodatkowo mi kierwa most podnieśli do góry, podnosi się cały czas. Jakaś żaglóweczka pewnie będzie przepływać, bo się nie zmieści przez żagle. O, tutaj jest. Kierwa, ale nawet nie trzeba było tego mostu podnosić. Kurwa, no taki stateczek, ja pierdykam normalnie. No ale no nic, podnieśli. Czekam, a tu wszyscy teraz uciekają już normalnie, bo deszcz wali. No nic, takie życie. Takie kierwa życie. No i most będzie opadał normalnie szybko teraz na dół. Ciach, już leci. Już leci, ale zdążyłem normalnie fajnie przed tym deszczem. Bo inaczej to by mnie normalnie zmasakrowało. Bo akurat się właśnie bestia zbliża. Jednak się zbliża, no już doszło. Ale to dopiero początek. Klimat tutaj jest ludziska, bo tutaj nie ma normalnie żadnych barierek, a 1,5 metra do rzeki, kierwa, jakbyś jechał tutaj normalnie szybciej po pijaku, wpadł w poślizg, to normalnie jesteś w wodzie.